nadało na sobotę, że no właśnie bardziej typ taki, tak, kogo oni mogliby wytypować, a nie, że ktoś się zachowuje jakoś. Tak. Kiedy rozmawiali o tym, Julia nie patrzyła im w oczy i patrzyła w dal. Taki, kogo oni mogliby wytypować, a nie, że ktoś się zachowuje. Wzrok. Oj Wojtek, niemożliwe. Dziękuję wam bardzo wszystkim, było bardzo niemiło. O, Julia Żugaj się uśmiecha znowu i to tak szyderczo, że jej się upiekło. Glęcu Julia Żugaj, to moje typy. A wierzę w scenariusz, w którym Łatwogang jest sabotażystą, ale się zajebał i o tym nie wie i gra zresztą drużyny normalnie. Wierzę, że to też jest jakaś opcja. No się wybij najpierw i dopiero sięgaj, wybij się! Nie przejmuj się, jak sobie nogi połamiesz, to się w LoL'a nauczy grać! Karolina, nie! Na końcu jest czarny najdłuższy. Jezus Maria, ej, ale wy wiecie, jakie to jest niebezpieczne, żeby tak w pełni skacząc do góry spaść na ten środkowy taki materiał, który nie jest trampoliną. Gdzie jeszcze patrzysz w górę na ten balon, więc nie patrzysz, co masz pod nogami. I na takiej wyprostowanej nodze zeskoczy na to, to jest spróbuj tam ten czarny bro. Jesteś pana jak ci ludzie, co cię oglądają. Co? To zajebiście. Co, zły dzień miałeś? Jedynkę z przyrody dostałeś i się musisz wyżyć? O co ci chodzi? Nie znasz mnie, chłopie. Nic o mnie nie wiesz. Dlaczego piszesz takie niemiłe rzeczy? Bo jestem kurwa niemiła? Ale czemu dla mnie? Co ja ci zrobiłam? W sumie to nic, ale wiedziałem, że się wkurwisz. Najsłynniejszy animowany polski pies. To była bajka, nie? Reksio! To bajka. Leksio. Leksio! Rzeko! Ja p***ale, że konop! Konop! To jeszcze konopski! Konopski! Ja czarne balony aktualizują tą kwotę i odejmuję wam to 1000 zł. Daje wynik 400 zł dla uczestników i 2600 dla sabotażystów. Ha! My chociaż byliśmy k***a na plus tym sabotażystom. Tak wam k***a dobrze. Za wasze k***a te eleganckie domki i waszą toaletę, w której się spuszcza wodę. Macie k***a za swoje. Macie. Oni jakoś za łatwo w tej drugiej edycji mają. No zgadzam się z tym totalnie. Chatę mieliście lepszą? My spaliśmy nad gołym niebem praktycznie. Ogólnie nie ma osoby, która by bardziej z większym trudem wykazywała informacje niż Marysia. Teraz trzy osoby z czarnymi kartkami powiedziały wszystko, ona nie powiedziała. Mega się zestresowałam, bo AJ cały czas naciska na mnie na to, żebym wydała mu informacje. Obóz dziewczyn versus obóz facetów ma dwa różne podejścia. Obóz facetów jest bardziej jak my w pierwszej edycji, czyli musisz się podzielić informacją, bo cię wiemy. Że każdy się dzieli bezwzględnie informacjami. Jak ktokolwiek miesza albo kręci, albo nie chce mówić, to zaraz miał lotę z programu, nie? Tak pożegnaliśmy Monikę Kociołek, która chciała się pobawić. A dziewczyny mają, nie dzielmy się, niech każdy sobie ma tylko dla siebie informacje. Dobra, słuchajcie, na razie nie możemy robić zdjęć, potrzebujemy was do zadania. Myszeczko, nie mogę teraz zrobić z tą zdjęcia. Myszeczko, a ułożysz się w odwróconą jedynkę? Boże, jakie to idealne. Baryt! Baryt! Ej! Co oni k***a robią te, jakie dzikusy? Ludzie, nie ucieka, nie ucieka, nie ucieka! Czemu on ucieka? Ej, stój! Gonicie bandę ludzi k***a z kamerami, to też bym spierdala, no. Ale oni, to jest w ogóle, oni się źle dzielą zadaniami. Ja i moja dusza zarządzania cierpię, kiedy widzę, jak oni nieumiejętnie zarządzają. Chciałaś odpowiedź Nadii na hejt po odcinku sabotażysty, ale ją zhejtowali? 3, 4, 4. Super! I jest taki case, że influencerzy się strasznie wkurzają, jak ktoś im podczas jedzenia przychodzi i prosi ich o zdjęcie. A oni się z programem do restauracji i każą pani układać się w dwójkę na ziemi. Rozumiecie to? Kurwa, to jest dopiero... O, to jest niezłe. I tak, rączki do góry. Mogę cię dotknąć? To tutaj. To jest koordynator. Mogę cię dotknąć? To mi przypomina tego TikToka, co był, że idziesz do fryzjera, a pani cię pyta, przepraszam, mogę cię dotknąć? Tak, dziękuję, że pytasz. Okej, czekamy na aparat. Ile brakuje? Mam 9 zdjęć. Nie, to kupujcie, jak nie trzeba. Złośliwość rzeczy martwych. Dostajecie gratisowo wkłady do tego i możecie dalej działać. A, bo im się polaroizm po prostu rozdało. No to miło, że im dał ten. Nam by kurwa nic nie podpowiedział, nic by nie pomógł. Nam by kazał czekać w zębach tego polaroida ładować. Halo, misiu? Halo, bo mamy spór rodzinny. A ja mam streama, ale mam się zmutować? To jest rodzinnie ważne, że mam się zmutować, czy nie muszę się mutować? Okej, no to co tam? Mieliśmy szklanki z Nutelli, zanim ty się urodziłeś. Kłótnia jest o to, czy nauczyłam Maćka jeść Nutellę łyżką? Wy nie macie co w życiu robić? Nie, nie uczyłam Maćka jeść Nutelli łyżką. Dobra, dobra, to, że żarłam i się z tobą podzieliłam, to znaczy, że jestem miła, a nie, że cię nauczyłam jeść.
Tego się nie wybiera. Kasia, to chodzi o tym, że musiałeś mieszkać na ziemi, a oni w zajebistym domku. Wiesz co, duża knaga? Powiem ci tak, no nie jestem zachwycona z tego powodu. Nie podoba mi się to generalnie. Czuję pewną gorycz, zazdrość, niezrozumienie. Ale powiem ci też tak, zjadłam całą tabliczkę czekolady i za chwilę to już nie będę czuć nic. Dostaliśmy źle odwróconą piątkę, nie, ale jest w ten sposób. Nie można obracać zdjęć! Wszystkie muszą być tak! Wszystkie zdjęcia muszą być prosto! Jeszcze raz, poprawcie to! O, na Nadię pewnie się obrazili, że krzyczała na Jeleniewską. O tam pewnie jest drama. Siema Kasiks, słuchaj, mam nietypowa sprawę do ciebie. Moja mama zaczęła prowadzić live sprzedażowe na FB i chcę jej jakoś pomóc, aby jej firma lekko urosła. O dziwo tak. Słuchaj, napisz mi maila, biznesowy mail kontaktu do ITM, bo mam firmę, która szuka ludzi, którzy robią live'y sprzedażowe. W moim życiu ostatnio dzieją się takie dziwne rzeczy. Na przykład wczoraj byłam na imprezie dla księgowych. Bardzo dobrze się tam bawiłam. No, dużo wypiłaś? No, 3 butelki wody. I co, PIT uzupełniałaś? Nie, ale gadaliśmy o CIT-cie estońskim. Bardzo normalnie wyglądają takie imprezy dla księgowych. Było tak spoko. Fajnie było. Na szczęście właśnie tam nie był puszczany Young Multi, więc czułam się bardziej jak wśród swoich. Jakieś typy samotarzysty? Dla mnie? Glęcu? Nie pamiętam, kogo miałam drugiego. Julia Żugaj. Ale w tym odcinku bardzo śmierdzi mi Kaja. Kaja bardzo śmierdzi. W sensie nie, na pewno pięknie pachnie i Kaja na pewno jest super. Chodzi o to, że jest podejrzana. W ogóle nie zarzucam Kai, że nieładnie pachnie. To w ogóle nie było moją intencją. Nie chciałam nikogo urazić, przepraszam. To nie tak. Jezus Maria. Ja jestem ciekawa, co by było, jakby nie wrzucali tych filmów raz na 2 dni, tylko jakby ciągiem publikowali całość na żywo. Wiecie, cały dzień sabotażysty. To było dopiero. Pierwszy sezon był lepszy, no bo ja byłam. I naprawdę długo próbowałam zrozumieć wasze stanowisko. Widzę za to osobę, która dostała bardzo konkretne zadanie, a było tym zadaniem zarządzanie grupą 10 osób. Dobra, nie jestem w stanie tego znieść przez 8 minut. Przepraszam, Nadia, na pewno jesteś super. Katarzyno, gdybyś mogła rządzić grupą sabotażyście, to jakby to wyglądało? Oj, ja miałam dokładnie taką samą sytuację. Nie wiem, czy pamiętacie, z zadaniem w parku, gdzie Faustyna była koordynatorem. I ja chciałam być koordynatorem. Jezus, ja bym chciała tam być koordynatorem i używać zwrotów północ, południe, wschód i zachód. Do dziś mi się to śni. Tam my też miałyśmy zgrzytu, ja też uważałam, że tak średnio na nim pokierowałam. Invelo Energy, firma z branży OZE. I z was może ona kojarzyć się głównie z osobą Wojtka Goli. To jest on tak naprawdę wspólników, którzy tworząc Invelo Energy. Kurwa, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Wiesz właśnie mnie, jestem twoją bajką. Błądzę. A teraz to już nawet nie wiem, po co tego szukałam. O, ma! Zjazd obszaru serce 5 rocznica. I już pamiętam wszystko. I teraz tak, patrzcie. Zjazd Invelo Energy za 5 lat. Wojtek Gola. To jakaś sekta? Mi się wydaje, że to jest piramida finansowa, ale już zakrawał jakąś sektę. To o to mi chodziło. A teraz wracamy do... I ten 20-minutowy wywód został zrobiony na podstawie reklamy w filmie Gimpera. Po których zostaniesz zaproszony bądź zaproszona na rozmowę rekrutacyjną. A potem już tylko darmowe szkolenie i możesz zostać certyfikowanym handlowcem Invelo. Jak ci się nie powiedzie albo cię tam oskamują, to możesz wytoczyć dramę Wojtkowi Goli na TikToku. A potem z tą dramą możesz stoczyć z nim pojedynek na Fame MMA o twoją umowę w Invelo Energy. Ja bym brała. Julka Żugaj natomiast dowiozła swoje żugajki. O Boże, ej, ale ja nawet w Dubaju, zapomniałam wam o tym, pogadać się o tym z wami, ale ja będąc w Dubaju, zacięcie na TikToku śledziłam dramę obozów Julki Żugaj. Nawet leżąc na plaży w Dubaju. Jak tylko hotelowe Wi-Fi sięgało, to sprawdzałam, co nowego jest. Najbardziej mi się podobały TikToki mówiące, no, całą moją śledzę dramę Julki Żugaj, moje największe pytania to, kim jest jakaś Nadia i czemu mogła mieć 2 fotki z Instaxa, a nie tylko jedną? Kim jest ten Kamil, bo ja też nie wiem. Coś tam jeszcze była, jakaś jeszcze jedna afera. Najpierw na TikToku viralem poszło wideo, na którym ona wraz ze swoim kolegą influencerem robi sobie zdjęcia w dosyć robotyczny sposób. Super, jak pozujemy? Przytulaj się. Dobrze,
Czym ja osobiście byłem bardzo zaskoczony, bo często na meetupach z youtuberami to po prostu się podchodzi, klika fotę i wchodzi następna osoba. Można też takie fotki? No, niestety tutaj Gimper ma trochę racji. Jeżeli ktoś z was był na evencie, znaczy na przykład na PGA, no nie? Jak ktoś był na PGA, to tam było centralnie tak, że staliśmy... Pierwszy stał Izak, potem stałam ja, potem stał Remek, potem stała Nafcia, potem był Lewus i potem był Luki. Więc staliśmy tak w ośmiu i szedłeś tak, do Izaka, zdjęcie, idziesz do mnie, zdjęcie, idziesz tam dalej, zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. Masz 8 zdjęć po kolei i nikt z tobą po drodze nie rozmawiał, nie było na to czasu. Nie było czasu na... Jak już ktoś chciał podpis, to blokował już strasznie kolejkę. Więc na PGA było tak, że była tragedia. Ludzie stali po 2 godziny w tej kolejce i tam byłam... Straszny tłum tam był osób. Tak to wyglądało na PGA, że tam faktycznie... No był straszny przemiał ludzi. Tam jest fotka następny, fotka następny, fotka następny. No, ale na przykład na Mediamarktach. Na Mediamarktach było dużo, dużo spokojniej. Tam mogłam z każdym stanąć na chwilę, pogadać, pożartować, pograć w coś razem, piąteczka, przytulasek, czy co tam ktoś chciał, to wszystko tam można było pogadać i tam było luźno, więc na Mediamarktach, jak tam byłam przez parę godzin w jednym miejscu, to tam zajebiście, nie? Tak, na Mediamarktach można było zdjęcie z serduszkiem. Nie, wąchać nie można było. Jest to pokolenie ambitniejsze, no i są bardzo niezadowoleni, że tak tutaj, prawda, sztywno i bez emocji. Mnie najbardziej... W tym wszystkim intryguje ten gość. Co on robi tutaj? Powinno to bardziej naturalnie wyglądać zdanie. Mniej ciekawym natomiast jest obserwowanie, jak umęczone konie wwożą turystów na Morskie Tego Oko. Typu. Konie wykorzystywane do przewozu turystów do Morskiego Oka są przeciążane i nadmiernie eksploatowane. Po 36 miesiącach służby już się do niej nie nadają i muszą być wysyłane do rzeźni na mięso. Je się konie? Konina. Jest coś takiego. Nie wiem, czy jadłam konia. Nie chciałabym jeść konia. Kurde, jak to źle brzmi, jak short to wytnie, ja pierdolę. Dlaczego ja sama to robię? No przecież, ale czemu? Katarzyna, no czasami po prostu zawrzyj dziób. Po prostu nie mów. I dlatego streamy są taką formą, no pierdolniesz coś na żywo i to już idzie w świat, już nic z tym nie zrobisz. Jakby to był YouTube, to bym powiedziała, ha, ale głupie, skasowała i kurwa więcej bym tego nie oglądała. W imieniu moim i Shorta dziękujemy. Peter, nie wrzucaj tego. I powiedz Shortowi, żeby tego nie wrzucał. Moi rodzice dostają powiadomienia, jak ja coś wrzucam na YouTube. Proszę, nie róbcie mi tego. Nie chcę potem. Przyjeżdżam do domu, później patrzę im w oczy, jest dziwnie. Wczoraj specjalnie dodałem sexy cipkę Zaliszowa, żeby druga fala popularności się złapała. A ty coś gadasz, że mam nie dodawać? Beka. Serio dałeś sexy cipkę Zaliszowa? O, i komentarze. Obejrzała to i wrzuciła. Tak jakbym ja miała nad tym kontrolę. Oni nie wiedzą! Które na kanwie tych wydarzeń przygotowały projekt ustawy zakazujący wykorzystywania zwierząt do przewozu ludzi. Nie będzie można jeździć konno? Zostanie nam tylko hobby horsing! Moi drodzy, oni wszystko do tego zmierza! Oni naprawdę chcą to forsować! Wszyscy będziemy musieli się przerzucić na hobby horsing! Oj tak! To był ich plan od początku! No dobra, ale ktoś mówi przewozić, no ale jak jedziesz na koniu, koń cię przewozi, czy to się tak nie zalicza? Zaplanowane zmiany mają być objąć wszystkie zwierzęta wykorzystywane do komercyjnego przewozu osób. A, okej, okay, no to dobra. Ty, to dorożki na rynku w Krakowie też jebią. I zajebiście, ja się tych koni tak boję, a one tak strasznie śmierdzą. Ja nie lubię tych dorożek. I nie wiem, ja jestem z Krakowa. Ja widziałam, jak pani łapie do worka na kiju. W sensie ma kij i na końcu jest worek i ona łapie kupę konia. Ja to widziałam. Ja już tego nie odzobaczę. Ja jem, mniam. A, sorry. Oczywiście, że byłam w Wadowicach. Z Radziszowa do Wadowic jeździł pociąg papieski Totus Tus. I ten pociąg kiedyś potrącił panią na moich oczach. Pani umarła. W sensie nie umarła na moich oczach, ale umarła później w szpitalu. Z kontekstu filmiku trochę trudno wywnioskować, co tam dokładnie się wydarzyło. No więc pewnie poszedłbym na piechotę tą trasą, gdybym chciał wybrać się do Morskiego Oka. Czy aby na pewno chcecie tego rodzaju biznesy wspierać? Widzicie? Dlatego ja w ogóle odradzam wam chodzenie po górach. Bo chodzić po górach. Chodzenie po górach jest bez sensu. Ja w ogóle nie chodzę po górach. Ale nie, akurat nie rozumiem trochę ludzi chodzących na Morskie Oko. W sensie idziesz wybetonowaną ulicą, tłumie ludzi. To jakby totalnie tego nie rozumiem. Jak już się gdzieś wybrać, to ja lubię na narty, tak. Wyjeżdżasz na górę po to, żeby z niej zjechać. Grawitacja to nasz przyjaciel. Nie walczmy z nim. Pójdźmy z prądem. Podoba mi się Ukrainka z innej klasy. Najładniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem. Chciałbym być jej przyjacielem, a został mi tylko rok szkoły. Ona ma trochę koleżanek i nie wiem, kiedy zagadać, może list? Jak być jej przyjacielem? Więcej nie chcę.
stary. Wydaje mi się, że to moje pokolenie było jeszcze pokoleniem, które wiedziało, co to listy, a wasze pokolenie to już nie wie, co to listy. I generalnie nie pisz listu. Wyśmieją cię tam. I nie staraj się być jej przyjacielem. To musi wyjść naturalnie. Jak będziesz się starał i to forsował, to będzie dziwnie. Nie wiem. Zaczepię, jak będziecie grać w chowanego czy jakiegoś gonianego. Powiedz, fajnie wyglądasz i odbiegnij gdzieś daleko, chyżo. Spróbuj może tak. Ale ja nie wiem, czy to wypali. Ja bym nie ryzykowała. Może on jest w liceum? Stary, a widziałeś, ja ci dam medal. Widziałeś osobę w liceum, która napisała do kogoś list? I to nie list na maturze z angielskiego pod tytułem napisz list ze swoim complain o coś tam do jakiejś firmy, że ci traktor nie działa. Ja widziałem, śmiałem się z tego. Dobra, to może doprecyzuję. Ktoś, kto napisał list do kogoś, wręczył mu ten list i osiągnął zamierzony efekt. W sensie nie został wyśmiany. Że to był dobry pomysł. O!